Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. To jest moment na nieśmiertelne pytanie, czy nas widać, czy nas słychać, więc jeśli ktokolwiek jest z nami na czacie, to bardzo serdecznie byśmy prosili o potwierdzenie. Szkoda by było, gdyby to wszystko, co tutaj ustawiliśmy, nie działało. Tak, byłaby przykra sprawa tak zwana. Poczekamy chwilę. To jest procedura, to jest rytuał, który musi się odbyć. Nie możemy kontynuować bez tego. Tak, nie ma webinara bez tego pytania. O, jest widać, Maciek. Słychać, super. Mówisz, nas słychać, nas widać fantastycznie. No dobrze, to myślę, że chyba możemy oficjalnie zaczynać, skoro nas widać i słychać. Super, fantastycznie. Tak jest, w takim razie dobrze. Zaczynajmy. To jeszcze raz, już tak oficjalnie, witamy Was na webinarze poświęconym Akademii Salesforce, zorganizowanym przez firmę Craftware. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości programu Młodzi w Łodzi i realizujemy tutaj ten webinar we współpracy z Urzędem Miasta Łódź, za co też bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy się tutaj znaleźć. No i myślę, że warto zacząć od tego, żebyśmy się poznali. Więc tutaj ten radiowy głos, który już za sekundkę usłyszycie, to nasz niezastąpiony Piotr Ogrodowicz. Dzień dobry. I ten mniej radiowy głos to jestem ja, czyli Michał Kubucki. I na pierwszy rzut oka widać, że łączy nas to, że oboje chodzimy w okularach, ale poza tym okazuje się, że łączy nas nieco więcej. Na przykład to, że obaj pracujemy w firmie Craftware i obaj jesteśmy tutaj Salesforce deweloperami. I obaj mamy brodę. Rzeczywiście, obaj mamy brodę. No dobrze, więc też na samym początku warto poświęcić chwilkę, żebyśmy przedstawili Wam firmę, którą mamy przyjemność reprezentować, więc krótki rzut oka w przeszłość. Craftware rozpoczął swoją działalność w 2009 roku i od tego czasu, no mówiąc krótko, dość mocno się rozwijał, całkiem prężnie, na tyle, że w 2016 roku zostało otworzone biuro w Łodzi. No i teraz mamy już blisko 500 pracowników, no i dwa biura pracowników zdalnych w całym kraju, ale i również poza jego granicami. Warto również wspomnieć, że od niedawna jesteśmy też w grupie kapitałowej Orange. Jako firma głównie tak naprawdę zajmujemy się Salesforce'em, gdzie opiekujemy się projektami Salesforce'owymi, czyli wdrażamy je, utrzymujemy, zarządzamy, tak naprawdę no, opiekujemy się tymi projektami na każdym etapie ich życia. Poza tym również, jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiegoś szkolenia związanego z Salesforce'em, to również śmiało może się do nas odzywać. Myślę, że mamy specjalistów, do których jesteśmy w stanie zaadresować takie szkolenia. Również poza tymi rzeczami takimi typowo salesforce'owymi, mamy bardzo dużo specjalistów w branży takiej również współpracującej z IT, czyli na przykład analitycy czy Scrum Masterzy, którymi również bardzo chętnie się dzielimy z naszymi klientami. I na początku taki mały disclaimer, bo ogólnie jako firma Craftware oferujemy programy dla no, specjalistów naprawdę na różnych poziomach doświadczenia i tych szukających początku w świecie IT i tych, którzy już parę ładnych lat pracy mają za sobą. Na potrzeby tego webinaru, z racji, że jesteśmy tutaj we współpracy z programem Młodzi w Łodzi, z inicjatywą Młodzi w Łodzi, to skupimy się na tych początkujących, choć na początku wspomnimy parę słów o, no, o naszej ofercie dla osób, które już zjadły swoje zęby na napisaniu kodu tak naprawdę. I tutaj tak się prezentuje nasza skrócona agenda. Zaczniemy właśnie od tego programu Przekwalifikuj się, który celujemy raczej w osoby z większym doświadczeniem. Potem powiemy Ci, czym jest Akademia, czy w ogóle jest dla Ciebie taka Akademia, co oferuje taki program, dlaczego warto tam spróbować, czego się tam nauczysz. W ogóle po tym opowiemy, czym jest Salesforce. Spróbujemy ci przekonać, że to naprawdę fajna technologia do pracy. I na koniec wyjaśnimy, w jaki sposób możesz się do nas dostać, w jaki sposób możesz aplikować i jakie są proste kroki, które sprawią, że porozmawiasz naprawdę z nami na rozmowie kwalifikacyjnej.
I tradycyjnie na sam koniec zostawimy sobie sekcję Q&A, gdzie chętnie odpowiemy na Wasze pytania związane z naszą firmą, związane z programem Akademii, czy ogólnie tak naprawdę z Salesforce'em. Więc kontynuując, zacznijmy od tego przekwalifikuj się. I jest to program, jak już wspomniałem, skierowany głównie dla programistów. Mówię głównie, bo no jednak poszukujemy przede wszystkim programistów Salesforce'a, programistów, którzy już mają jakieś doświadczenie w IT, chociaż nie ma również problemu, jeśli jest ktoś, kto ma doświadczenie w IT, umie co nieco programować, ale nie jest to jego takie główne zajęcie. Taka osoba również jest nam jak najbardziej potrzebna. Zachęcam do odezwania się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jest duża szansa, że wyjdzie dużo dobrego. I przekwalifikuj się tak naprawdę około miesiąc intensywnego szkolenia, intensywny miesięczny trening, gdzie przez cały okres tego szkolenia, przez cały miesiąc i dłużej, jeśli jest taka potrzeba, jest wyznaczona, dedykowana osoba, w tym na przykład ja, jestem jedną z osób, które się opiekują tym programem. Pomagamy, wyjaśniamy, szkolimy i tłumaczymy, jak pracować w platformie. Przez ten miesiąc dowiadujesz się, czym w ogóle jest Salesforce, jak w nim się poruszać, zarówno od strony programistycznej, jak i jej administracyjnej, bo swoją platformę też trzeba umieć skonfigurować, wiedzieć, jak to wszystko działa. Dowiesz się, jak budować rozwiązania jako programista, czy to deklaratywne, czy za pomocą kodu, bo mamy i takie możliwości na platformie Salesforce. A na koniec wdrożysz, najpierw zaimplementujesz, a potem wdrożysz taki mini projekt specjalnie skrojony na potrzebę tego programu, żeby dotknąć jak najszersze spektrum zagadnień, jak najszersze spektrum tematów w tej platformie, dzięki czemu tak naprawdę idąc już w realny projekt programistyczny, nie zastanawiasz się, co się dzieje i o co tu chodzi, jak się tutaj znalazłem, tylko wiesz, co się dzieje, wiesz, o co chodzi i wiesz, co trzeba zrobić. Więcej informacji zachęcam do znalezienia na naszej stronie internetowej craftware.pl/przekwalifikuj się albo wchodząc na naszą stronę mamy zakładkę kariera, Akademia Craftware i zakładka przekwalifikuj się na Salesforce. No dobrze, to wracamy do brzegu i jak gdyby do głównego powodu, dla którego się tutaj spotkaliśmy, czyli do naszej Akademii Salesforce, gdzie pokrótce opowiemy tam Wam tak naprawdę, czym ona jest i czego możecie się razem z nami nauczyć. I Akademia to jest tak naprawdę trzymiesięczny płatny staż, podczas którego dostajesz normalne wynagrodzenie. To nie jest na zasadzie płatnego stażu, gdzie ty płacisz firmie, tylko to firma płaci tobie. To w tą stronę pieniądze się kierują. I jest on skierowany dla wszystkich ambitnych osób, które chciałyby rozpocząć karierę w IT. I to projekt, program, który stara się praktycznie przygotować się do pracy w komercyjnym projekcie, bo no to jest naturalne, że szkoląc cię chcielibyśmy, żebyś pracował już z zespołem w realnych projektach na realnym froncie z innymi stowarzyszami w twoim zespole. I podczas tych 3 miesięcy poznajesz platformę i poznajesz tak naprawdę tajniki pracy z innymi, żeby ostatecznie stać się dla nich wsparciem, żeby ludzie cenili pracę z tobą, żeby widzieli w tobie osobę, która jest w stanie pomóc, jest w stanie odciążyć ich z pracy, jest w stanie coś samodzielnie zrobić w tej platformie. I to już jest 10. edycja Akademii. Wyszło tak, że 10. edycja przypada na miasto Łódź. Przez te wszystkie edycje wielu ludzi już przeszkoliliśmy, naprawdę wiele nocy nie przespaliśmy, bo każda akademia na swój sposób jest unikalna, więc zawsze pojawiały się jakieś nowe, ciekawe tematy, które trzeba było rozwiązać. Przez ten czas zebraliśmy sporo doświadczenia, bo to już naprawdę kilka lat tej akademii i uwierz mi, że wiemy, co robimy i to wszystko, co się dzieje na akademii nie jest dziełem przypadku. No, może 99%. I teraz możesz zadać sobie pytanie, czy akademia jest w ogóle dla ciebie?
Generalnie, jeśli tutaj w ogóle z nami jesteś, to jest już dość spore prawdopodobieństwo, że tak, bo jak gdyby wyrażasz zainteresowanie. I warto tutaj wspomnieć, że mamy kilka ścieżek na naszej akademii. Każda z tych ścieżek wymaga nieco innych umiejętności na start, że tak powiem. My tutaj głównie będziemy skupiać się na ścieżce deweloperskiej, ponieważ sami tą ścieżkę reprezentujemy. Niemniej, jeśli mielibyście jakieś pytania związane z pozostałymi ścieżkami, które też w trakcie naszego webinara wymienimy, no to też jakby śmiało, nie bójcie się pytać, przynajmniej postaramy się na nie opowiedzieć. No i z ważnych rzeczy, tak naprawdę tą naszą ścieżkę deweloperską można by powiedzieć, że mamy takie dwie grupy docelowe, gdzie chcemy trafić. Po pierwsze są to studenci kierunków informatycznych ostatnich roków tych studiów informatycznych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją karierę i wejść na rynek pracy. A taka druga odnoga osób, którymi jesteśmy mocno zainteresowani, to osoby, które do tej pory nie miały związku z branżą IT i chcą w swoim życiu coś zmienić. Więc jeśli aktualnie jesteście prawnikiem, lekarzem, kierowcą autobusu lub kimkolwiek innym, ale właśnie chcecie zmienić swoją ścieżkę kariery, chcecie wejść do świata IT, to jest fantastyczne miejsce, żeby zacząć, no i zostać z nami na dłużej. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jedyne, czego wymagamy tak naprawdę, to jest podstawowa wiedza związana z programowaniem obiektowym, więc jeśli tylko poświęcisz trochę czasu na to, żeby jakby patrząc w kod, nie widzieć magicznych znaczków, a w miarę logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz no, duże szanse, że tak powiem, w naszej rekrutacji i bardzo chętnie spotkamy się z Tobą i porozmawiamy. Dalej, czy Akademia jest w ogóle dla Ciebie? Tutaj zastanowiliśmy się, jakie mogą być takie główne obawy osób, które ewentualnie chciałyby do naszego programu dołączyć. Pierwszą z takich obaw, która nam przyszła do głowy, to czy jak gdyby poradzisz sobie w pracy zespołowej, w pracy z innymi ludźmi, którzy być może jak gdyby wiedzą nieco więcej od Ciebie już o świecie IT lub wiedzą mniej. Więc tutaj no, chcielibyśmy Cię uspokoić. To jest jedna z rzeczy, którą chcemy Wam przekazać w ramach nauki Akademii, ponieważ okazuje się, że ten etos programisty zamkniętego w piwnicy już zdecydowanie nie jest aktualny i wymaga on bardzo dużo umiejętności związanych z mówieniem, w ogóle pracą w zespole i jakby dobrym dogadywaniem się z ludźmi, więc to jest też coś, na co kładziemy bardzo duży nacisk. Piotrek w dalszej części pewnie opowie o tym nieco więcej. Drugą obawą może być to, że jest za późno na zmiany, więc tutaj też śpieszymy Was, że tak powiem, z uspokojeniem. Na jednych z naszych poprzednich akademii mieliśmy osoby, przy których my czuliśmy się bardzo, ale to naprawdę bardzo młodo, ale też w drugą stronę mieliśmy osoby, przy których czuliśmy się bardzo starą. I momentami aż sami byliśmy zaskoczeni, jak mimo różnicy pokoleń nasi akademiści potrafili się dogadać ze sobą i my z nami, więc jak gdyby tutaj na bazie naszego doświadczenia zdecydowanie możemy powiedzieć, że wiek to w sumie tylko liczba, więc jeżeli tylko komuś naprawdę zależy i poświęci tutaj odrobinę pracy, żeby przeskoczyć jak gdyby to myślenie i ten problem, to my bardzo chętnie Wam dalej z tym pomożemy i no i sprawimy, żeby ten problem nie był problemem po prostu. Michał rozwiał wszelkie wątpliwości, wyprostował wszystkie pytania, to ja spieszę z wyjaśnieniem, czego się w ogóle nauczysz na tej akademii, jakie są konkretne umiejętności, które zdobędziesz. I przede wszystkim najważniejsza, to przekażemy Ci po prostu wiedzę techniczną, bo jako osoba, i tutaj ponownie mówię z perspektywy programistów, jako osoba programująca musisz wiedzieć, jakie narzędzia masz do dyspozycji, jakie możliwości masz, która możliwość do czego się nadaje, które narzędzie na przykład nie jest przydatne w takim konkretnym przypadku i dlaczego. To jest wiedza, którą zdobędziesz, brudząc sobie ręce w projekcie tak naprawdę. I to jest podstawa, bo
O ile bez umiejętności interpersonalnych da się coś popracować, poprogramować, o tyle w drugą stronę może być problem. Więc wiedza techniczna to jest podstawa, którą na pewno zdobędziesz. Druga rzecz to jest komunikacja w zespole. Bo tak jak Michał powiedział, no, stereotyp programisty w piwnicy już dawno odszedł do lamusa i okazuje się, że jest niezwykle istotna w pracy w projekcie, szczególnie kiedy mamy krótkie terminy, kiedy trzeba coś dowieść szybko, sprawnie i do tego, żeby to wszystko działało. Tutaj mam taką anegdotę, gdzie na jednej z naszych akademii nasz kolega Adam wysłał na początku akademii ankietę z pytaniem, znaczy między innymi było pytanie, jak oceniają nasi podopieczni swoje umiejętności komunikacji. Zdecydowana większość odpowiedziała, że nie ma najmniejszego problemu, są w tym fantastyczni, nauczyli się wszystkiego, nie ma niczego, co jeszcze dałoby się ich nauczyć. Okazuje się, że nic bardziej mylnego i sami się zorientowali, że to nie jest prawda, bo kiedy dostali dokładnie tą samą ankietę po około 2 miesiącach, okazało się, że pytanie o umiejętności komunikacyjne, czy potrafią się komunikować, było pytaniem, które uzyskało najniższą ocenę w skali posiadanych umiejętności, w skali poziomu posiadanych umiejętności. Więc w przypadku pracy zespołowej milczenie jednak okazuje się, że wcale nie jest złotem, tylko czymś dokładnie odwrotnym. I tego też nauczymy Cię w taki sposób, żeby bez problemu się komunikować, bez problemu informować innych o istotnych rzeczach. Nie stresuj się, nawet jeśli uważasz, że teraz tego nie potrafisz, będzie dobrze. I trzecia rzecz, co nie znaczy wcale, że ostatnia, nauczymy Cię pracować z innymi ludźmi, bo samo komunikowanie się to nie jest po prostu wszystko. Mało kto z nas jest w tak komfortowej pozycji, że może sobie swobodnie dobierać ludzi, z którymi pracuje. Jest bardzo duża szansa, że w projekcie trafisz na kogoś, kogo po prostu nie lubisz. Nie iskrzy między wami, nie zgrywacie się, co wcale nie oznacza, że tej osoby masz nie szanować. Jeśli trafisz na taką osobę, musisz wejść na wyżyny profesjonalizmu i razem dążyć do celu, mimo różnic na osobistym poziomie. Ponieważ w pracy zostawiamy osobisty poziom w kieszeni albo w szufladzie i razem idziemy do celu. Nieważne, czy byśmy się chętnie spotkali po pracy, czy nie. I to jest też umiejętność, której na pewno się nauczysz. Mamy na to potwierdzone dowody, mamy zweryfikowane metody. Nie było żadnych reklamacji. I tak jak już powiedziałem, każda akademia tak naprawdę jest unikalna. Ale te fundamenty, te podstawy zdobywanej wiedzy są niezmienne. One się nie zmieniają w żaden sposób. I tutaj mam cztery ścieżki. Widzisz cztery ścieżki, które będą otwierane na następnej akademii. Ścieżka deweloperska to oczywiście implementacja rozwiązań, budowanie rozwiązań z wykorzystaniem całego szeregu dostępnych narzędzi, tak żeby klient był zadowolony, żeby to wszystko działało, i żeby w przyszłości możliwie przyjemnie dało się z tym pracować. Ścieżka testerska, która polega przede wszystkim na weryfikowaniu funkcjonalności i szukaniu błędów. Testerzy to bardzo, bardzo cierpliwe osoby i bardzo dokładne osoby, czego czasem, szczerze mówiąc, brakuje programistom. I oni sprawdzają, czy to, co programista dowiózł, jest faktycznie zgodne z tym, co miało się znaleźć w systemie, co sobie zażyczył klient. Ścieżka konsultancka to ścieżka, na której uczysz się analizować wymagania klienta, uczysz się zbierać te wymagania w ogóle i oprócz tego, że jesteś w stanie te wszystkie wymagania, te wszystkie prośby czy żądania od klienta przetłumaczyć na zadania zrozumiałe dla programisty, to jeszcze konsultant jest w stanie samodzielnie konfigurować platformę, samodzielnie modyfikować ustawienia tej platformy, odciążając tak naprawdę programistów z wielu rzeczy, chociażby już wspomniana konfiguracja, czy na przykład wdrażanie deklaratywnych rozwiązań. I ostatnia ścieżka, Project Manager czy Scrum Master, to po prostu osoba, która trzyma to wszystko w kupie,
żeby terminy się zgadzały, żeby zespół był zorganizowany, żeby spotkania odbywały się o czasie i w taki sposób, w jaki powinny się odbywać. To jest po prostu osoba, która ogarnia wszystkie powyższe w kalendarzu. I myślę, że przekonałem cię co do Akademii samej w sobie. Teraz czas, żeby przekonać cię do platformy, do Salesforce'a. I historia Salesforce'a zaczęła się około 20 lat temu, w okolicach roku 2000. Zaczęło się jako CRM, czyli taki system, w którym można zarządzać swoimi kontaktami, osobami, do których się ma na przykład numer telefonu, adres i tak dalej. I to z angielskiego się rozwija jako Customer Relationship Management Tool, czyli po prostu w dokładnym tłumaczeniu narzędzie do zarządzania relacjami. Teraz to się dużo, dużo rozrosło, ponieważ to jest w tym momencie o wiele więcej niż tylko zarządzanie kontaktami. Teraz to jest platforma, na której firmy budują cały swój biznes, wręcz ekosystem i czasem coraz częściej nazywa się Salesforce wręcz technologią. Ogrom zadań, które jest w stanie Salesforce wykonać, ogrom terminów, zagadnień, pojęć w całej tej platformie, w całym tym systemie jest tak duża, że jest to bardzo, bardzo trudne do przetrawienia, do zrozumienia dla jednej osoby, dla jednostki. Dlatego bardzo często buduje się całe zespoły złożone ze specjalistów, gdzie każdy z nich specjalizuje się w jakiejś części tego systemu i oni współpracują razem, żeby dowieść rozwiązanie, żeby sprawić, że klient jest szczęśliwy. Sam Salesforce jako firma bardzo prężnie i bardzo szybko się rozwija i rozszerza swoje poletko bardzo dynamicznie. Ostatnimi czasy, w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, przejął na przykład Heroku, które może być znajome dla osób nieco bardziej technicznych. Dla osób nieco mniej technicznych na pewno kojarzycie Slacka. To było jedno z największych przejęć w historii Salesforce'a. Wydarzyło się na przestrzeni ostatnich chyba 2 czy 3 lat. Chyba 2 lata temu i było o tym głośno. No i takie nieco bardziej niszowe narzędzie to Map Anything, które jest przez Salesforce'a wykorzystywane do po prostu prezentacji danych na mapie, czyli na przykład lokalizacji klientów, lokalizacji sprzedawców, chociażby śledzenia przedstawicieli handlowych. I oprócz tego jest wiele, wiele innych firm. Tutaj znajduje się historia przejęć Salesforce'a od roku 2006. Widać tutaj naprawdę, naprawdę sporo firm, chociaż osobom mniej technicznym, mniej analitycznym te nazwy tak naprawdę mogą niewiele mówić, ale w swoich obszarach, w swoich małych niszach rynkowych to byli naprawdę poważni gracze. I sam Salesforce w ogóle, sama praca w Salesforce oferuje wiele ścieżek rozwoju i oprócz właśnie analizy, oprócz pracy jako konsultant, oprócz testów, skupiając się już tylko na samym programiście, oprócz oczywiście programowania są takie stanowiska, które skupiają się na przykład na architekturze rozwiązań czy architekturze platformy. Teraz dla kogoś, kto to pierwszy raz w życiu słyszy, architektura to architektura. Czym to się różni? Otóż architektura rozwiązań skupia się na tym, w jaki sposób te mnóstwo klocków należących do Salesforce'a ze sobą połączyć, w jaki sposób je ze sobą funkcjonalnościami spiąć, żeby to działało, żeby to miało sens, żeby to rozwiązywało problemy jakiejś firmy, jakiegoś biznesu. A architektura platformy skupia się bardziej na tym, jak te poszczególne klocki technicznie działają, czyli w jaki sposób ten klocek odzywa się do tamtego klocka, w jaki sposób jakaś inna część rozumie to, co przesłała jeszcze inna część. Więc architekt rozwiązań bardziej myśli, jak to wszystko połączyć, żeby to biznesowo miało sens. Architekt platformy, czy też bardziej popularne określenie chyba jest technical architect, czyli taki techniczny, skupia się na tym, w jaki sposób to dokładnie działa, żeby wdrożone rozwiązanie nie tylko działało, ale działało dobrze, działało płynnie i co się stanie, jeśli na przykład nasze rozwiązanie urośnie o kilkaset tysięcy użytkowników? Czy to nadal będzie dobrze działać? Ścieżek jest bardzo dużo. Te trzy, które przedstawiamy, to jest bardzo mały wycinek, ale najpopularniejszy wycinek, jeśli chodzi o programistów.
A jeśli jesteśmy już przy programowaniu, to językiem, który jest wykorzystywany w Salesforce jest Apex. Apex, no w Polsce jakoś najczęściej stosuje się jednak Apex. I jest on bardzo podobny do Java i C Sharpa, a to jest naturalne, ponieważ Apex wywodzi się tak naprawdę z Java i C Sharpa. Bardzo duża część składni jest wspólna. Z tym, że oprócz tego, że Apex nadal jest językiem obiektowym, to ma kilka swoich fajnych supermocy. I jedną z takich supermocy jest chociażby SQL wbudowany właśnie w Apexa. SQL to jest język zapytań, czyli możemy bez potrzeby konfigurowania jakichkolwiek konektorów, bez konfigurowania jakichkolwiek tam specjalnych połączeń z bazami danych, bezpośrednio w kodzie wykonywać zapytania do bazy danych, a te zapytania są sprawdzane w momencie, kiedy kod się kompiluje, czyli nie trzeba uruchamiać programu, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Dużo wcześniej jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że na przykład gdzieś zapomnieliśmy przecinka albo wstawiliśmy literówkę. Drugą bardzo, bardzo przyjemną w korzystaniu funkcjonalnością jest wbudowane DML. DML to po prostu polecenia, za pomocą których możesz wstawić rekordy, zmodyfikować rekordy, czy je usunąć, po prostu operować na rekordach. I w bazach danych jest możliwość budowania logiki, która wykona jakąś rzecz po wstawieniu rekordy do bazy danych. W Apexie mamy na to rozwiązanie i są to triggery, ale to jest nieco bardziej techniczny temat i nie chcę tutaj zanudzić tych, którzy na przykład bardziej się interesują ścieżką testerską, więc spokojnie, daruję wam szczegółów technicznych. Ogólnie w Salesforce praca jest bardzo stabilna, ponieważ rąk do pracy bardzo brakuje, a pracy już nawet nie tylko nie brakuje, ale jest coraz więcej. Firmy non-stop zwiększają swoje zespoły, non-stop rekrutują. Inne firmy, czyli klienci, przerzucają się na Salesforce, bo widzą w nim realne korzyści, widzą potencjał rozwoju swoich biznesów w tej technologii. I bardzo często jedne i drugie firmy bardzo szybko rosną, więc my z własnego doświadczenia wiemy, patrząc na LinkedIna, jak dużo ofert pojawia się ostatnimi czasy. W sumie przez ostatnie miesiące bardzo dużo wzrosła ilość ofert na różne, naprawdę różne stanowiska w Salesforce, nie tylko na programistów. Tutaj może też jeszcze warto wspomnieć, że gdyby dla wielu osób, nawet już związanych z IT, Salesforce, sama nazwa Salesforce niewiele mówi i wiele osób jak gdyby myśli o tej technologii jako trochę niszowej. Tutaj też jak gdyby możemy rozwiać taką wątpliwość, no bo to jest prawdziwy lider jak gdyby w rozwiązaniu CRM-owym, więc jak gdyby naprawdę mnóstwo firm na całym świecie korzysta z Salesforce'a. Na polskim rynku również w ostatnim czasie widać, że tych firm jest znacznie, znacznie więcej, więc tutaj o jak gdyby stabilność samego rozwiązania i o stabilność pracy zdecydowanie nie ma się co martwić. Salesforce jest obecnie chyba największym CRM-em na świecie. Znaczy, nadal mówi się na to CRM, ale to już dawno przestał być tylko CRM. To już jest naprawdę ogromna platforma, czy wręcz, jak już powiedziałem, technologia, bo tych klocków non-stop przyrasta, jest ich coraz więcej. I teraz możecie się zastanowić, dobra, ale jak się przygotować? Jak się możecie do nas dostać? Jak aplikować? I zanim wyślecie do nas aplikację, mam cztery proste porady, które sprawią, że wylądujecie w tych górnych procentach kandydatów. I mówię to z pełną powagą. Po pierwsze, to przygotujcie swoje CV pod konkretne stanowisko, bo no, oferty akurat w Salesforce są dość dokładne. Wiadomo, czy oferta dotyczy programisty, czy administratora, czy testera, czy konsultanta. I jeśli wiesz, na jakie stanowisko aplikujesz, to zerknij na swoje CV. I zastanów się, czy te elementy, które mają wpływ na tym stanowisku, są w odpowiedni sposób zaakcentowane. Czy na przykład, jeśli masz jakiekolwiek doświadczenia czy własne projekty, czy na pewno te które są istotne dla pracy, czy programisty, czy testera, czy konsultanta, są na samej górze? Chodzi o to, żeby przykuć uwagę rekruterów. Rekruterzy dostają setki, tysiące
CV i to twoim zadaniem jest przykuć ich uwagę. Twoim zadaniem jest sprawić, żeby na twoim CV zatrzymali się te kilka sekund dłużej, które i te kilka sekund sprawi, że to z twoim CV zaczną pracować dalej. Druga bardzo ważna rzecz, naprawdę nie wymyślaj doświadczenia. Jeśli nie masz takiego, lepiej przysłać na przykład CV na pół strony, ale z prawdziwymi informacjami, niż przysłać dwie strony, gdzie połowa jest wymyślona. Wiesz lub nie, ale na rozmowach rekrutacyjnych, które razem z Michałem prowadzimy, bardzo łatwo jest wyłapać takie przekłamania, a uwierz mi, robimy to. Weryfikujemy to, co kandydat wpisał na swojej aplikacji. Bardzo szybko wyjdzie, nie warto. Masz więcej do stracenia niż do zyskania tak naprawdę. Trzecia rzecz, to aż nie wierzę, że muszę to powiedzieć, ale popraw literówki, bo stanowiska, na które aplikujesz, stanowiska techniczne wymagają od ciebie dokładności. Czy w roli programisty, programistki implementacja rozwiązań wymaga dokładności, bo rozwiązanie ma działać dokładnie tak, jak sobie życzy klient. Testerzy, jak już wspomniałem, to są dużo bardziej dokładni niż programiści z reguły i tam też dokładność jest fundamentalną częścią pracy. Konsultanci, którzy zbierają po części wymagania od klientów, również muszą te wymagania zebrać dokładnie, muszą je dokładnie zanotować, a potem dokładnie przelać w zadania dla programistów. I czwarta ścieżka, która też była wymieniona, czyli Project Manager Scrum Master. Wydaje się, że organizowanie spotkań i zgrywanie zespołu jest prostą rzeczą. Nie jest i tam też jest wymagana duża dawka dokładności. Naprawdę. Przygotujesz swoje CV, zanim je wkleisz, zatrzymaj się, przeczytaj na spokojnie, nawet wydrukuj i przeczytaj po prostu na kartce papieru albo najlepiej daj komuś do przeczytania na spokojnie. To nie jest wyścig, to nie działa na zasadzie, że kto pierwszy przyśle CV, ten dostaje pracę. To działa na zasadzie, kto lepiej się przygotował i kto wygląda na bardziej solidną osobę, ten dostaje pracę. Pamiętaj, aplikujesz do pracy i to jest twoje zadanie, żeby w tym pierwszym kontakcie, żeby w momencie wysłania aplikacji do jakiejś firmy pokazać się od strony profesjonalisty. To jest twój pierwszy kontakt, a pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Nie zepsuj tego. No dobra, to wiemy, że od sukcesu dzieli cię już tylko kilka prostych kroków, więc warto powiedzieć, jak możecie w ogóle do nas zaaplikować. Po pierwsze, myślę, że możecie szukać informacji na naszych social mediach. Takim najmłodszym i jeszcze może wyglądającym najmniej imponująco naszym socialem jest nasz Instagram, gdzie możemy was serdecznie zaprosić. Tam znajdziecie nieco więcej luźniejszych informacji związanych z naszą firmą. Więc poza tym, że znajdziecie tam zdjęcie naszych wspaniałych dziewczyn z administracji czy zdjęcie pączka, jestem pewien, że w przyszłości znajdziecie tam wiele wartościowego kontentu, który będzie się rozwijał. Ale tak nieco bardziej na poważnie, to głównie możecie nas znaleźć na LinkedInie, gdzie mamy dwa profile. Pierwszy związany właśnie głównie z akademią. To tam was można powiedzieć, zapraszamy głównie. Znajdziecie tam sporo takich luźniejszych informacji, jak i również historycznie, jak wyglądały nasze poprzednie akademie, co się na nich działo, filmiki z uczestnikami naszych akademii. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym programem, to też myślę, że bardzo fajne miejsce, żeby tam wpaść, zobaczyć, co tam jest i co nieco się dowiedzieć, jak wygląda praca u nas. No i poza tym nasz oficjalny profil firmowy, gdzie jak gdyby jest taka nasza, powiedzmy, główna oś komunikacji firmowej. Poza tym na pewno też możecie do nas aplikować przez takie główne portale związane z poszukiwaniem pracy, jak pracuj.pl. Również na stronie Młodzi w Łodzi znajdziecie ogłoszenie związane z naszą akademią. Również na pewno wszystkie najświeższe informacje znajdziecie na naszej stronie, czyli craftwork.pl, również w zakładce kariera. Od dzisiaj jest dostępna zakładka związana z 10. edycją naszej akademii, więc serdecznie was tam zapraszamy, bo tam też znajdziecie wszystkie świeże
informacje. Warto poświęcić też sekundkę na to, jak w ogóle wygląda rekrutacja do naszej firmy, na właśnie akademię. Więc po pierwsze przygotowujecie waszą CV-kę, mając na uwadze wszystkie te rady, które udzielił wam Piotrek. To na pewno znacząco podbija wasze szanse na sukces. I kiedy wyślecie taką pieczołowicie przygotowaną CV-kę do nas, wtedy najprawdopodobniej ktoś z naszego zespołu HR odezwie się do nas, do was na tak zwany screening, więc już śpieszę z wyjaśnieniem, co się kryje za tym magicznym określeniem. Jest to najzwyklejsza w świecie rozmowa telefoniczna, więc jak już wyślecie do nas tą CV-kę, to warto, żebyście nie wyłączali dźwięków w waszych telefonach. I warto podać informacje kontaktowe. Tak, to na pewno. Niektórzy zapominają podać numeru i się dziwią, czemu nikt nie dzwoni. Dokładnie. Na takiej rozmowie jak gdyby krótko orientujemy się, czego oczekujecie, opowiadamy wam, co my wam możemy zaoferować, również pod względem finansowym. Jest też krótka weryfikacja waszej znajomości języka angielskiego, ponieważ wymagamy go na znajomości jakiejś tam podstawowej, powiedzmy, i to też jest nieco zależne od ścieżki. No i jeśli jak gdyby ta rozmowa przebiegnie pomyślnie, no to jest bardzo, bardzo duża szansa, że spotkamy się już na rozmowie technicznej, którą z bardzo dużym prawdopodobieństwem poprowadzę ja, poprowadzi Piotrek, gdzie jak gdyby zweryfikujemy waszą wiedzę związaną z programowaniem obiektowym, czy z wiedzę związaną z rozwiązywaniem, powiedzmy, problemów takich około logicznych. Jeśli przejdziecie wszystkie przez te kroki, to mamy nadzieję, że spotkamy się już na korytarzach w naszej firmie, że rozszerzycie załogę naszej firmy, bo bardzo chętnie no, spotkamy się tutaj z wami i mamy nadzieję, że będziecie równie szczęśliwymi pracownikami firmy Craftware, jak i my. Także widzimy się w firmie. I mówili do nas Piotrek Ogrodowicz, czyli ja, i Michał Kłobucki, czyli Michał. Czyli ja, tak. To jest też moment, w którym możemy powoli przechodzić do pytań prawdopodobnie. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś wątpliwości, jeśli chcielibyście o coś zapytać, to śmiało nas o to pytajcie, bo po to tutaj z wami jesteśmy. I zanim pojawią się pytania, Michale, jest jeszcze jedna rzecz, którą warto by było zawrzeć w CV, o której nie powiedzieliśmy. Jaka? Klauzula RODO. O, tak, zdecydowanie, bo wtedy nie możemy się do was odezwać, a byłoby słabo, gdybyście wysłali nam waszą CV-kę, a my nie moglibyśmy się do was odezwać, więc tak, zdecydowanie warto ją tam umieścić. Pamiętajcie, wchodzicie w Google, wpisujecie klauzula RODO 2022, kopiujecie treść, wstawiacie w CV, żeby nasze kochane rekruterki w ogóle mogły się do was odezwać. Lub rekruterzy. Dobrze. Piotrek, to może powiesz mi, jakie jest twoje ulubione pytanie rekrutacyjne na akademię? Ja muszę trzymać przy orderach. Nie mogę powiedzieć, czym strzelam naszych podopiecznych, ale jedno pytanie mogę zdradzić. Moim ulubionym pytaniem jest, czym się różni przesłanianie od przeciążania? Okej. To sprawia dwie rzeczy. Tak, rozumiem. Rozumiem, do czego zmierzasz. Okej. Czyli paradygmaty, można by powiedzieć. Taka szeroko pojęta teoria. Mhm. Bo jeśli, w sumie to dobra porada, jeśli piszecie w swoich umiejętnościach, że umiecie programować w Javie na 3 z 5 gwiazdeczek czy 3 z 5 kropeczek, to w naszej opinii 3 kropeczki to już jest poziom obiektowy obcykany. Nie? I to tak dość mocno bym nawet powiedział faktycznie. W ogóle to bardzo dobrą radą jest rezygnacja ze skali oceniania. Tak. I to różnych umiejętności. Spotkałem się często na przykład z określaniem, powiedzmy, nawet nie umiejętności procentowo. Na przykład spotkałem się z oceną na 98% motywacji do pracy. Okej. Tak. Spotkałem się z czymś takim. No. To jest ciekawe, bo najczęściej się jednak spotyka te gwiazdkowe, kropkowe czy jakiekolwiek. Sam przyznaję się, jak aplikowałem do Crafter, też to stosowałem.
Ale żeby dokładniej używać, czyli w procentach? Gdzie się podziały pozostałe 2% jeszcze? To jest pytanie. Czego jeszcze nie umiem? Albo też prawo jazdy i też powiedzmy 4 gwiazdki na 5. W ogóle takie rzeczy jak prawo jazdy, to warto się zastanowić, czy takie rzeczy warto wstawiać, bo zdajcie sobie sprawę, że jeśli na przykład w CV wpisujecie sekcję zainteresowania, która, no, jeśli chcielibyście, żeby wasze CV było obszerniejsze niż jest, to jest w porządku, tylko miejcie na uwadze, że jeśli ktoś pisze, moim zainteresowaniem jest sport, film albo dobra książka, to prawdopodobnie jest w 99% ludzi, którzy kiedykolwiek to umieścili w swoim CV. To naprawdę nie są zainteresowania warte wspominania. Jednym z takich zainteresowań jest chociażby na przykład kolekcjonowanie jakichś figurek z jakiejś konkretnej specyficznej niszy. Albo na przykład jak u nas nasz kolega Łukasz Downhill. Nieco bardziej przyciąga uwagę rzeczywiście. Albo ekstremalne spływy kajakiem bez kamizelki ratunkowej. Tak, to brzmi ekstremalnie. Takie tematy są na przykład fajnym punktem zaczepienia na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie ważnym jest też, żeby po prostu być fajną osobą, bo no, nikt nie chce pracować z niefajnymi osobami, szczerze mówiąc, więc im fajniejszą osobą wy jesteście, im ciekawiej można z wami porozmawiać, tym lepiej, aczkolwiek to nie jest decydujący parametr. Nie? Taki pierwszy, że tak powiem, haczyk do jakiegoś takiego small talku pierwszego, tak, który rozładowywuje często napięcie na rozmowie. Small talk, ulubiona rzecz programistów, small talk. Ogranicza się do siema, co u ciebie, w porządku, u ciebie też. Też w porządku. Koniec. No dobrze, Piotrze, a co najbardziej lubisz w Salesforce, jak już tak pracujesz przez tyle lat w tej technologii? W Salesforce? Chyba to, że zawsze coś mnie może zaskoczyć. Okej. Okay. Rozwin, to ciekawe, rozwin, no. Chociażby udostępnianie rekordów, które teoretycznie, jak przedstawiasz takie informacje, no to jest prosta ścieżka, zaczynamy od podstawowego poziomu dostępu, potem się ten dostęp rozszerza, ale się okazuje, że w jakichś konkretnych elementach platformy to działa inaczej i jest na sztywno zdefiniowane i z tym się nie dyskutuje na przykład. No tak. I takich rzeczy się często człowiek dowiaduje w praktyce. Oj tak. Bo kto by czytał dokumentację? Okej. Okay. Czy ktoś z was ma jakieś pytanie? Chciałby się czegoś dowiedzieć? Nie krępujcie się, nie ma głupich pytań, nie będziemy krzyczeć ani bić po rękach. Chętnie odpowiemy. Taką też super rzeczą na start w Salesforce jest to, że nie trzeba stawiać całego środowiska i całego projektu wirtualnie u siebie. Gdyby ten, kto przechodził przez stawianie jakichś wielkich projektów PHP-owych lub Java-owych i stawianie bazy danych, to czasem wie, ile krwi można na tym stracić. Tutaj jak gdyby jesteśmy pozbawieni tego i kiedy zaczynałem swoją pracę i okazało się, że jedyne co muszę zrobić, to jak gdyby podłączyć swoje IDE do środowiska, podać login, hasło, token i to już, i już mogę pracować. Wow, naprawdę wow. Mamy pytanie od Karola. Co jest przez was wymagane od kandydatów na ścieżce konsultanckiej? Jakie konkretne cechy, umiejętności? To trudne pytanie, szczególnie dla nas. Tak. Czy jest na sali konsultant? No tak, no na pewno konsultant to osoba, która musi umieć rozmawiać z biznesem. Tak, właśnie do tego zmierzałem. Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. To jest bardzo ważna rzecz w ścieżce konsultacyjnej. I poza tym również duża zdolność szybkiego uczenia się platformy. Bo o ile konsultant często nie musi znać całej platformy dokładnie na wylot, nie musi znać, jak gdyby wiedzieć tak dokładnie, jak dane jak gdyby elementy platformy tak w 100% działają, to jest trochę rola programisty, to ten konsultant musi jak gdyby mieć szeroką, ogólną wiedzę, jak połączyć niektóre klocki, jak może zaproponować jakieś rozwiązanie klientowi. Myślę, że to są takie główne rzeczy, czyli przede wszystkim umiejętności interpersonalne i szybkie uczenie się i szybkie łączenie kropek, które są potencjalnie ze sobą niezwiązane. Tak, bo często konsultanci są taką pierwszą linią w rozmowie z klientem i
No, klient nie musi znać platformy, on chce z niej korzystać i po to płaci firmie, żeby ta firma wiedziała, co robi. I taki konsultant czasem potrafi uratować programistów przed robieniem naprawdę wielu niepotrzebnych rzeczy, bo na przykład coś już jest, tylko dla przykładu może być odrobinkę inaczej rozwiązany w platformie, ale nadal jest w porządku, jeśli chodzi o procesy biznesowe klienta. No i to taki konsultant musi wiedzieć, że takie coś jest możliwe, że da się to zrobić nieco inaczej, czym to się różni od tego, co powiedział właśnie klient. I co też ważne, oprócz szybkiej umiejętności uczenia się platformy, to jednak tak praktycznie wszystkie stanowiska takie stricte techniczne w Salesforce, taką podstawową administrację, środowiskiem, musi być w stanie zrobić, bo często to konsultanci dostrajają jakieś konfiguracje, dostrajają jakieś ustawienia i to często konsultanci wdrażają jakieś deklaratywne rozwiązania, bo w Salesforce możemy oprócz pisania kodu, mamy wiele różnych narzędzi, gdzie możemy po prostu za pomocą klikania jakieś rozwiązanie wdrożyć. Tylko też mała uwaga do tego, co Michał powiedziałeś na początku. Docelowo konsultant powinien mieć wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, niekoniecznie tak. Na początku akademii. Tak, to też ważne, no tak jak mówiliśmy, to jest też coś, czego uczycie się w trakcie akademii. Na pewno jak gdyby bycie osobą taką socjalną pewnie trochę pomaga w tym. Tak mi się do ludzi. Do ludzi, tak, do ludzi. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Jeśli nie, to śmiało napisz i postaramy się coś doprecyzować. Tymczasem Łukasz pyta, czy wchodzi w grę praca zdalna. Więc Łukaszu, w trakcie samej naszej akademii, czyli przez te pierwsze 3 miesiące, niestety nie. Zależy nam na tym, żebyście byli na miejscu, bo wiemy, że na początku jest dużo problemów komunikacyjnych i na początku też jakby dużo czasu poświęcamy na obserwowanie, jak pracujecie, żebyśmy na bieżąco mogli was feedbackować, pokazywać wam, co robicie nie do końca ok, albo co robicie bardzo ok, że powinniście to utrzymywać. Więc bardzo nam wtedy zależy, żebyście byli po prostu w firmie. Oczywiście, jeśli komuś coś wypada w jakimś konkretnym dniu, nie może przyjść do pracy, bo ma, nie wiem, lekarza, wyjazd, cokolwiek, to jak gdyby nie robimy z tym żadnego problemu. Ważne, żeby jak gdyby wcześniej o tym zakomunikować całemu teamowi. Jednak tak docelowo, no to chcemy, żeby przez te pierwsze 3 miesiące, żebyście byli w biurze. Po zakończeniu akademii, jeśli zostaniecie z nami na dłużej, no to wtedy jak najbardziej nie ma żadnego problemu, żeby pracować dla naszej firmy zdalnie. Tak jest. Już przekonaliśmy się, że jednak będąc na miejscu, proces nauki i samych technicznych umiejętności i w ogóle współpracy, przede wszystkim współpracy na początku tej podróży, to jednak jest niebo a ziemia. I dlatego przez te pierwsze 3 miesiące akademii jednak wymagamy dostępności na miejscu, a potem możesz jechać na drugi koniec Polski albo na drugi koniec świata, jak ci wygodnie. Byle w jakieś ładne miejsce. I pocztówkę przyślij. Weronika zadała kolejne pytanie. Czy planujecie spotkanie typowo pod ścieżkę testerską? Chciałabym się dowiedzieć, czego konkretnie wymagacie i jak wyglądałby staż. Michale. Myślę, że możemy trochę tu poopowiadać, bo nie planujemy takiego spotkania, Weroniko. Niemniej myślę, że możemy ci tu trochę popowiadać, jak tak naprawdę wygląda taka praca u nas już na Akademii. Warto powiedzieć, jaki w ogóle jest dokładny plan, więc na początku jak gdyby wszyscy uczycie się platformy, jakichś podstaw pracy z platformą. Wtedy Piotrek właśnie, to jest Piotrek, że tak powiem, męczy naszych akademistów wykładami, przez które niestety trzeba przebrnąć tą pierwszą wiedzę, którą trzeba zdobyć. No niestety. Potem robimy wszystko, żeby stworzyć naszym akademistom środowisko jak najbliższe takiej realnej pracy na projekcie, tak? Czyli dzielimy was na teamy, macie klienta, z którym pracujecie, są deweloperzy, są testerzy, tak? Czyli deweloperzy dostarczają rozwiązanie, testerzy to zadanie testują. Więc jak gdyby tak docelowo w trakcie akademii zostaniesz przygotowana do tego, żeby po tych 3 miesiącach pracować normalnie jako tester
na projekcie, tak? Czyli przez te 3 miesiące realnie robisz swoją pracę, czyli testujesz rzeczy pod okiem też mentorów, którzy są już testerami z dużym doświadczeniem. Oni obserwują twoją pracę, też na bieżąco ci feedbackują, no i uczą cię tej pracy po prostu, tak? Jeśli chciałabyś w tym się rozwijać. Też jeśli masz tutaj jakieś konkretne pytania lub chciałabyś, żebyśmy coś więcej na ten temat opowiadali, a jeszcze tego nie do końca zrobiliśmy, to jak gdyby śmiało możesz nas zaatakować mailowo, tam nasze maile były wcześniej wyświetlone, więc śmiało do nas napisz. My tego maila przekierujemy już do osób stricte odpowiedzialnych za opiekę nad ścieżką testerską, więc wtedy na pewno wszystkie twoje ewentualne jakieś wątpliwości zostaną rozwiane. Myślę, chyba że Piotr coś byś dodał do tego, co powiedziałem. Chciałbym dodać a propos tego, jak się przygotować do tego, bo o ile nie znamy szczegółów technicznych, bo jak już Michał na początku powiedział, my jesteśmy programistami i po prostu dajemy innym robić ich pracę i nie pakujemy się w nią, to takim dobrym punktem zaczepienia mogłoby być raz, że administracja platformą, Salesforce'em, to byłby bardzo duży plus. Jest taka platforma trailhead.com, ja to może napiszę teraz na czacie. Trailhead.com, chyba bez literówki jest. Tam można założyć darmowe konto i ćwiczyć sobie, uczyć. Są na to przygotowane specjalne ścieżki. A druga rzecz, to warto zainteresować się terminem ISTQB, co ogólnie jest certyfikatem dla testerów, ale to wcale nie znaczy, że musisz już atakować certyfikat. Chodzi o zainteresowanie się zakresem, co w ramach tego certyfikatu jest sprawdzane, jaki jest zakres wiedzy potrzebny, żeby taki certyfikat zdobyć, czym w ogóle jest testowanie oprogramowania, no i oczywiście umiejętności komunikacji, bo mówienie programistom, że coś zepsuli, jest ciężkie do zakomunikowania w taki sposób, żeby się na ciebie nie obrazili, szczególnie ci, którzy jeszcze uważają, że ich kod jest ich cudownym dzieckiem i nie ma żadnych wad. A tacy programiści na początku swojej przygody z reguły są. Tak, i jakby na początku Akademii w ogóle bardzo duży nacisk na to kładziemy, w ogóle na współpracę taką typową developer-tester, bo to jest często taki punkt zapalny, powiedzmy, gdzie trzeba się trochę nauczyć tej współpracy, więc jak gdyby dużo poświęcamy też temu. Dobra, mamy kolejne pytanie. Tak jest. Czym charakteryzuje się ścieżka PMS-em? Jakie umiejętności są potrzebne do pracy? Piotrze, jesteś w stanie coś tutaj poopowiadać? Zdania są podzielone. Są podzielone, no. To jest bardzo trudny temat, Przemku, bo z jednej strony PMS-em jest od tego, żeby zespół tak naprawdę pilnować, układać, organizować im różne spotkania, pilnować terminów, żeby dowozili, żeby rozwiązywać jakieś problemy, zanim się tak naprawdę pojawią, żeby takie sytuacje, żeby zapobiegać takim sytuacjom, a nie je naprawiać. A z drugiej strony taka osoba nie może przytłaczać zespołu. I to jest bardzo, bardzo trudna umiejętność, bo no, tak jak powiedziałem, z jednej strony musisz tego wszystkiego pilnować, to jest po części też twoja odpowiedzialność, żeby wszystko było na czas, żeby wszystko było zorganizowane, żeby spotkania się odbywały, żeby były w odpowiedniej formule, żeby na przykład się nie rozpraszać i na zadaniu, na spotkaniu, którego celem jest omówienie zadań, nie zacząć dyskutować na jakieś personalne tematy albo planować pracę na przyszły tydzień. Nie? To właśnie Scrum Master, Project Manager. W przypadku naszej akademii to jest jedna osoba w obydwu tych rolach, więc już je łączę. Jednocześnie musisz balansować, żeby i trzymać to wszystko w granicach i sprawiać, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko sprawnie było dowożone. I tutaj myślę, że krytyczną umiejętnością jest przede wszystkim umiejętność dogadywania się z ludźmi, umiejętność przekazywania czasem nieprzyjemnych informacji, czasem brutalnej prawdy w taki sposób, żeby ktoś po tym komunikacie się do ciebie uśmiechnął i powiedział dziękuję bardzo. I też myślę, że mediacja w spotkań różnych, bo w zespole pojawiają się konflikty, czasem poważne, czasem znikąd, ale są i taka osoba właśnie w tej roli powinna umieć się w tych interpersonalnych tematach odnaleźć, bo to jest jej główne tak naprawdę zajęcie. Czy coś pominąłem? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dodałbym
taką umiejętność widzenia rzeczy, z których inni jeszcze sobie nie zdają sprawy, tak? Czyli często obserwowanie zespołu i rolą trochę takiego PM-a, SM-a jest zobaczenie, zanim zespół sobie zda sprawę, że ma jakiś problem, to rolą trochę takiego PM-a jest zobaczenie to wcześniej, zanim zespół zda sobie z tego sprawę i rozładowanie. A tak naprawdę taki idealny PMSM to jest prawdopodobnie osoba taka, że zespół myśli, że nie potrzebuje tej osoby tak trochę. To jest taka trochę niewidoczna praca, na pierwszy rzut oka niepotrzebna, tak naprawdę bardzo dużo potrzebna, bo wtedy, kiedy dopiero takiej osoby brakuje, to wszyscy się orientują, jak duża odpowiedzialność ciąży na tej osobie. Możesz to troszkę porównać do takiego rodzica, który obserwuje, jak dziecko jedzie na rowerze. I ten rodzic nie przeszkadza w tej cudownej podróży dziecka, ale widzi, że za 3 metry to dziecko wjedzie w ścianę i odpowiednio wcześnie zmienia tor podróży. A czasem lekko koryguje, czasem wręcz zawraca, żeby się nie rozbić o tą ścianę właśnie. Dokładnie tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo skupiona na interpersonalnych umiejętnościach rola. Bardzo trudna, bo szczególnie na początku podróży, takie niedoświadczone osoby będą narzekać na to, bo zawsze ktoś im przeszkadza. Tak to niestety wygląda na początku kariery. Mhm. Tutaj też jak gdyby przed rozpoczęciem ewentualnie jako element taki wiedza do zdobycia przed aplikacją, no to na pewno jakaś taka wiedza związana z organizacją pracy w projektach, czyli właśnie jakieś skramy i rzeczy takie około z tym związane, na pewno warto z tym się zapoznać przed aplikacją. Manifesty i tak dalej. Agile, skram, te różne pojęcia dookoła tego, chociażby właśnie jakieś priorytetyzowanie zadań. Myślę, że przydałabyś też się z takich już technicznych, no, może nie technicznych, ale konkretnych umiejętności, przydałaby się umiejętność na przykład obsługi programów do zarządzania zadaniami, do zarządzania projektami, typu darmowe Trello, typu darmowa Asana, czy nieco mniej darmowa Jira. Umiejętność posługiwania się takimi narzędziami będzie jakimś też dużym plusem. Bo to jest umiejętność, której i tak będzie trzeba się nauczyć, i tak będzie trzeba w tym pracować. Karol zadał pytanie numer 2. Czy niezbędne są pewne certyfikaty do aplikowania na ścieżkę konsultacką? Nie, nie są potrzebne. Tak jak Michał mówił w trakcie prezentacji, przede wszystkim nam zależy na tym, żeby osoby, które starają się do nas dostać, żeby im zależało na tym, żeby było widać, że się przygotowały. Że chcą się rozwijać. Że chcą się rozwijać, bo no, niestety IT to jest branża, w której cały czas trzeba być czujnym i cały czas naprawdę uczymy się nowych rzeczy. Ty chyba po 7 latach, dobrze pamiętam? Jeszcze nie wiem, do czego zmierzasz. Lata pracy w Salesforce. Może tak być, koło 7, no. Ja około 5 i codziennie, no może nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu się dowiadujemy czegoś nowego o platformie i nie spoczywamy na laurach, nie? Więc niepotrzebne, odpłynąłem bardzo mocno, ale niepotrzebne są certyfikaty, z tym, że będą bardzo pomocne. Tylko musisz uważać, bo jeśli zdasz certyfikat i będziesz się nim chwalić, to my to sprawdzimy. Jakkolwiek to brzmi, ale tak. To brzmi. Czyli nie chcę cię przerazić, po prostu jeśli zdobędziesz jakiś certyfikat, to będzie bardzo duży plus, ale może się z tego zrobić nieco mniejszy plus, jeśli nie będziesz w stanie tej wiedzy obronić na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie? Co tak czy siak stawia cię dużo przed większością kandydatów, bo certyfikaty na własną rękę to jest coś. Tak, to bardzo dużo. No i tutaj też nawet warto to pytanie trochę rozszerzyć o wszystkie ścieżki, nie tylko konsultancką. Nie wymagamy w ogóle żadnych certyfikatów, jak i taki punkt wejścia do naszej akademii. I gdyby tutaj celujemy głównie w osoby, dla których to będą jakieś takie pierwsze kroki w ogóle na rynku IT, więc wymagamy jakiegoś takiego, powiedzmy, zorientowania się w temacie i bardzo dużej chęci rozwoju, a nie wymagamy żadnych certyfikatów. Krótko mówiąc, po prostu na rozmowach weryfikujemy, czy chcielibyśmy z Wami w przyszłości pracować. I pod względem interpersonalnym, i pod względem technicznym. A spróbować zawsze warto. Najgorsze, co można otrzymać w odpowiedzi zwrotnej, to nie dziękujemy.
nic nie tracicie. Również odpowiednio uzasadnione, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Staramy się dostarczać feedback. Jeśli nie, to dlaczego? I to jest bardzo ważna wiadomość, w ogóle porada dla Was we wszelkich aplikacjach, gdziekolwiek aplikujecie, jeśli zostaniecie odrzuceni, to poproście o feedback, bo to Wam da informację, co trzeba poprawić, nad czym trzeba popracować i dzięki temu następna aplikacja będzie lepsza. I robimy to iteracyjnie, tak jak w programowaniu. Jak w Scrumie. Jak w Scrumie. Ale pięknie, poetycko zakończyliśmy. Poetycko, tak. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania, które się kłębią w Waszych głowach i chcielibyście je zadać? Staż, czy staż jest w Warszawie, czy w Łodzi? 10. edycja Akademii jest w Łodzi, ale 11. najprawdopodobniej będzie w Warszawie. Tak się wymieniamy. Raz w Łodzi, raz w Warszawie i tak jest na przemian. Więc jeśli interesuje Cię Warszawa, ponieważ z jakichś powodów, z jakichś względów nie jesteś w stanie na 3 miesiące pomieszkać w Łodzi albo po prostu pomieszkać w Łodzi, no dojeżdżanie nie jest przyjemne w tym przypadku, to przykro mi, ale jednak będziesz musiał poczekać do edycji warszawskiej, która myślę, że nie będzie jakoś długiej przerwy między nimi. Najprawdopodobniej na jesień, ale to jeszcze nic oficjalnego, to też zależy. Warto obserwować nasze sociale, tak jak mówiłem, tam wszystkie te informacje się znajdują. Zazwyczaj mamy 2 akademie w roku, tak na latem odbywa się ona w Łodzi, a jesienią w Warszawie. Więc w pierwszej kolejności zastanowiłbym się, czy jesteś w stanie na te 3 miesiące pomieszkać w Łodzi, bo potem tak czy siak, jeśli ukończysz pomyślnie akademię, czy może powinienem był powiedzieć, kiedy ukończysz pomyślnie akademię, to śmiało możesz przenieść się do Warszawy. Takie przypadki mieliśmy. Nie jeden, nie dwa, nie trzy. Mieliśmy dużo takich przypadków, że po prostu po 3 miesiącach stażu w Łodzi ktoś przeniósł się na stałe do Warszawy i nie ma z tym najmniejszego problemu. A i nie tylko do Warszawy, bo i również do innych miast, prawda? Być może nawet i krajów, tego nie wiem. Ale tak. Więc 10. edycja Akademii w Łodzi, 3 miesiące na miejscu, potem gdzie tylko chcesz. I teraz, ponieważ mieliśmy nasyp pytań, ale on cały czas kłębi mi się w głowie temat, który zacząłeś, że nie musimy ustawiać żadnego środowiska. Cudem jest, że nie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo Salesforce już od 2-3 lat pracuje nad tym code builderem, czyli tak naprawdę Visual Studio Code'em w przeglądarce. Co prawda Visual Studio Code już jest przez Microsoft przeniesienie do przeglądarki, ale ta taka nakładka, taka wersja, która obsługuje Salesforce'a jeszcze nie jest. To jest w trakcie budowy, więc jeszcze chwila i dotrzemy do momentu, w którym tak naprawdę w ogóle nie będziemy potrzebowali lokalnie niczego instalować. Wszystko będziemy w stanie zrobić przez przeglądarkę, co szczerze mówiąc w realnym projekcie może być problematyczne z racji, że z reguły korzystamy z Gita, ale do szybkich akcji, do szybkich napraw, do jakiegoś szybkiego, prostego poprawienia rzeczy, naprawienia wdrożenia bez problemu. No myślę, że jest jakieś mnóstwo jakichś takich bardzo specyficznych sytuacji, kiedy okaże się to pomocne. Ale tak naprawdę korzystanie z lokalnego komputera, lokalnego IDE będzie Ci potrzebne dopiero w momencie commita. Tak? Będziesz mógł sobie swobodnie na tablecie z klawiaturką budować rozwiązanie. No tak, ja już oczami wyobraźnie widzę się na plaży w Portugalii z iPadem na leżaczku. No dobrze, w Portugalii jest dużo miejsca, starczy dla nas obu. Czy mamy jeszcze pytania jakieś? Czy ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć? Czy coś Was interesuje? O Akademii, o firmie, o Salesforce? Chciałem powiedzieć o nas, ale się powstrzymałem, więc tego nie powiedziałem. Zostawię to pod taką mgiełką tajemnicy. O nas się dowiecie, jak już przyjdziecie do nas na Akademię. Chyba pytań nie ma, aczkolwiek jeszcze momencik sobie poczekamy. Bo dzisiaj mnie naszła myśl, Michale. Słucham. Kiedy byliśmy rano na porannej kawie w kuchni, to tak sobie zdałem sprawę,
Jak to z perspektywy czasu wygląda, kiedy obecnie pracujemy w projekcie z osobami, które szkoliliśmy jeszcze 3 lata temu w akademii? Kiedy przychodziły, nie wiedziały nic, a teraz są na przykład jednymi z głównych programistów w projekcie. Tak, ten przeskok, gdzie to mentorzy pastwią się nad programistami w akademii w pull requestach, komentując wszystkie rzeczy, które wymagają poprawy, i jak po akademii jak gdyby to się trochę odwraca i ci już wtedy junior programiści mogą poznęcać się nad seniorami i im powytykać błędy w kodzie. To jest zawsze bardzo... Robią to bardzo chętnie i to jest zawsze bardzo urocze do obserwacji. Weronika zadała pytanie, ile osób zostaje z wami po akademii? Karolino? Przepraszam, nie Karolino, Weroniko. Nie wiem, dlaczego mówiłem imię, ale optymistycznie zostają wszyscy. W ogóle naszym celem jest to, żebyście zostali wszyscy. My nie chcemy odsiać uczestników, to zupełnie nie jest taka forma. My poświęcamy swój czas dla was i naszym celem jest to, żeby każdy, kto już przyjdzie do nas na akademię, ostatecznie z nami został. To jest nasz cel, żebyście zostali z nami na dłużej po prostu. Tak jest, bo poświęcamy 3 miesiące własnego czasu, żeby was wdrożyć. I my chcielibyśmy, żebyście z nami zostali, bo po to was uczymy, żebyście po prostu byli fajnymi osobami z nami na projektach potencjalnie. Nie? Więc tak jak Michał powiedział, nasz cel wszyscy, 100%. No i też zazwyczaj większość osób z nami zostaje. To myślę, że tak procentowo, nie wiem, pewnie jakieś 90%, 85% jakoś tak. Tak bym strzelał oczywiście tak z tym procentem. Ale zdecydowana większość. Tak, tak. Raczej to jest wyjątek, jeśli ktoś nie chce zostać. Dokładnie. Lub my nie chcemy z kimś. Albo my nie chcemy z kimś zostać. Taka też jest możliwość. Ale uspokajając was, trzeba się postarać, żeby taka sytuacja wystąpiła. Bo to jest też oczywiście decyzja i dla nas, i dla was. Czy współpracujemy dalej? Nie, już nic nie chciałem powiedzieć. Ale w ogóle to bardzo ciekawe, jakie osoby z jakich branży przychodzą na akademię, bo mieliśmy adeptów sztuki psychologii. Tak, było. Mieliśmy osoby udzielające wcześniej leasingu w bankach. Było. Mieliśmy menedżera sieci gastronomicznej. Było. Właściciela barbershopu. Właściciela barbershopu. Było. Było. Nadzór budowlany. Nadzór tak? budowlany, tak. Czy kierownik budowy. Kierownik budowy chyba, no. Kierownik budowy. I iberystka. O tak, to też było ciekawe. No. Więc spotykamy naprawdę na akademii całe spektrum osób. I naprawdę bardzo, bardzo ciekawe osoby się przewijają, bardzo, bardzo ciekawe rozmowy się nawiązują w związku na przykład z ich zainteresowaniami. To jak nasz Łukasz, półprofesjonalny downhillowiec. I odwieczne pytanie, czym się różni downhill od enduro? Tak, no i też te osoby często przynoszą jakieś doświadczenia ze swoich branż, to też jest ciekawe do obserwacji, kiedy ktoś przychodzi z jakimiś swoimi doświadczeniami i jak wygląda praca w jakiejś konkretnej branży i na przykład później zderzamy to z branżą IT, to też jest zawsze bardzo ciekawe. W ogóle często też osoby zaczynają zauważać na przykład wspólne cechy z innymi branżami w IT. I na przykład dzięki IT układają im się jakieś procesy w głowie, których na przykład nie rozumieli wcześniej. W swojej wcześniejszej firmie. Przemysław zadał pytanie, ile kosztuje udział w akademii? Pytanie, ile kosztuje ciebie, czy ile kosztuje firmę? Bo ciebie nie kosztuje absolutnie nic. Poza czasem. Poza czasem, który inwestujesz w przygotowanie CV, który inwestujesz w rozmowę kwalifikacyjną i oczywiście przebywanie z nami przez 3 miesiące. Poza tym finansowo nic ciebie to nie kosztuje. Wręcz jest, tak jak powiedziałem, na odwrót, to firma płaci tobie, że przychodzisz się do nas uczyć. Pracować, po prostu pracować, tak? No, tak jest. Używajmy tego słowa, bo to już jest praca. Tak. I Mariusz pyta, czym się różni? Ja nigdy nie pamiętam. A co czym się różni? Ja też nie pamiętam, nie ma z nami Łukasza. Bo enduro... Jedno ma droższe rowery, na pewno. To...
Nie, bo enduro to jeszcze chyba wjazdy pod górkę. Enduro się podjeżdża. A downhillu się chyba tylko zjeżdża. Zjeżdża okay. I przyspiesza, żeby się szybciej zjeżdżało i skacze. Mm-hmm. A w enduro to też takie górki, dolinki, żeby... Też się pedałuje. Też się pedałuje. Na pewno w tym i w tym można złamać nogę, także. Tak. Więc mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy, ale to... Powtarzam, nie jesteśmy specjalistami, musimy wykonać telefon do przyjaciela. Dobra. Jest godzina 10 na 19:10, więc jeśli przez najbliższe, myślę, 5 minut nie pojawi się następne pytanie, to chyba będziemy znikać i kończyć ten webinar. Tak, też tak mi się wydaje. Dobrze, Piotrze, to może opowiesz w międzyczasie nam, jak zaczęła się w ogóle twoja praca w Salesforce. Jak to się stało? Moja praca w Salesforce zaczęła się przypadkiem. O! Bo przyszedłem tutaj po prostu, żeby pracować z ludźmi, z którymi chciałem pracować. To znaczy, pracowałem z nimi w innej firmie. Oni przemigrowali tutaj i powiedzieli, chodź, tu jest fajnie. I co, jest fajnie? Przyszedłem i jest fajnie. I tak już zostałem. Więc przyszedłem po prostu z poleceniem, nie mając pojęcia, czym jest Salesforce, nie mając pojęcia, o co chodzi. Wtedy, 5 lat temu, nie było jeszcze za bardzo takich programów, więc przyszedłem do pracy. Dostałem 2 tygodnie, żeby się dowiedzieć, czym jest platforma i jak działa. I zostałem wrzucony do projektu na głęboką wodę, w którym po około miesiącu coś wyłożyłem. Klasyka. I odkąd tu jestem, staram się w jakiś sposób usprawnić ten proces wdrażania. Tylko efektem są usprawnione procesy czy akademii, czy właśnie przekwalifikuj się, czy ogólnie przeprowadzanie szkoleń dla firm, o których też już Michał powiedział, bo jako firma takie szkolenia prowadzimy. I staram się obecnie skupiać właśnie na takich edukacyjnych tematach, bo je po prostu lubię. Lubię uczyć ludzi. I tym bardziej, jeśli oni też lubią się czegoś nauczyć. Tak, to musi działać z dwie strony, ta chęć nauki, zdecydowanie. Niestety. Wtedy jest najskuteczniej, to na pewno. Więc zachęcamy bardzo serdecznie, bo przykładamy naprawdę dużo, dużo energii, dużo czasu, dużo siły. Serca. Czasem w cięższych etapach wręcz trochę energii życiowej w to, żeby nowe osoby miały bardzo gładki, bardzo przyjemny start, ale nieprzyjemny w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez proces nauki to czasem jest wręcz odwrotnie, ale wszystko po to, żeby na koniec tego programu było tak naprawdę przyjemnie. Czy akademię da się pogodzić z inną pracą, czy to w zasadzie 40 godzin tygodniowo? Nie było tego wcześniej chyba powiedzianego tak wprost, ale to jest docelowo chyba minimum 4/5 etatu wymagamy. 4/5? Znaczy najfajniej by było, gdyby ktoś był w stanie poświęcić realnie ten cały etat, czyli te 40 godzin w tygodniu. Tak jest. No bo tak jak już powiedzieliśmy, to jest płatny staż, w sensie dostajecie pieniądze za to, że uczestniczycie w tym stażu, więc należy to już tak naprawdę traktować jako pracę, więc o ile nie musisz spać po 2 godziny i ci to wystarcza i jesteś w stanie ułożyć sobie drugą pracę na... To może być trudne. Tak? To może być trudne do powiedzenia. To da się, ale naprawdę nie polecamy, ponieważ no, z racji, że chcemy was też nauczyć pracy w zespole, to musicie z tym zespołem przebywać, musicie siedzieć ramię w ramię i walczyć z czerwonymi komunikatami w IDE. Więc tak naprawdę raczej nastawiałbym się na to jak na pełnoetatową pracę. Powiedzmy tak, ja od 8 do 17, no jest jakiś tam margines przesunięcia, jeśli ktoś ma jakiś powód, ale z reguły w tych godzinach akademiści są w biurze, bo w tych godzinach też są z reguły mentorzy i jesteśmy w stanie przypilnować, pomóc, doradzić, rozwiązać jakieś problemy. I Łukasz zadał kolejne pytanie, w jakich godzinach się akademiujemy? Pytam, bo aktualnie pracuję dla innej strefy czasowej i prawdopodobnie jakoś bym to połączył. Tak jak powiedziałem, no z reguły to jest takie 8-17, z tym, że tak jak też wspomniałem, no to jest jakiś margines, jeśli masz jakiś powód i jeśli jesteś w stanie to połączyć tak naprawdę, żeby i tu
i tu być wydajnym i robić rzeczy jak najlepiej potrafisz, nie? Bo od razu mówię, że to jest dość intensywny trening, szczególnie, że no, przychodzą tutaj raczej osoby bez jakiegoś większego doświadczenia i ilość wiedzy potrafi momentami przytłoczyć. Już samych tych szkoleń na początku, a potem, kiedy przychodzą terminy i zadania do zrobienia, kiedy tak naprawdę nie wiecie, czego macie użyć, musicie się zastanowić, to potrafi być bardzo męczące. Więc nic dalej. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Czy chcesz coś dodać? Nie, nie mam nic do dodania. Weronika, na jakie wynagrodzenie możemy liczyć, Michale? O kurczę, to jest trudne pytanie, bo w sumie nie wiem, jaka jest. Ta stawka chyba też zależy troszeczkę od ścieżki. Nie jestem. I od umiejętności. Tak, nie jestem w stanie tutaj tak z czystym sumieniem w 100% udzielić odpowiedzi na to pytanie. Możesz się, Weronika, do nas odezwać i jaką ścieżką jesteś dokładnie zainteresowana, to wtedy na pewno udzielimy ci konkretniejszej odpowiedzi. Na teraz niestety nie jestem w stanie ci na to pytanie udzielić odpowiedzi. Na pewno jest to zdecydowanie ponad minimalną krajową. No, tutaj też dużo zależy od tego, na przykład czy jesteś studentem poniżej 26 roku życia, tak? Bo to też ma wpływ na wynagrodzenie, więc tutaj to też no, różnie bywa. Więc tutaj też jak gdyby na etapie screeningu jesteście informowani, że tak powiem, jakie jest dokładnie wynagrodzenie. Na co można liczyć. Tak, na co można liczyć. Więc to jest chyba taka najbardziej konkretna odpowiedź, którą na ten moment mogę udzielić. Czyli wiek, czy student, czy nie student, umiejętności, ścieżka, no i tak naprawdę czas, bo nasz rynek się dość szybko zmienia. I to, co na przykład było w zeszłej akademii, już może być nieaktualne. Tak, tak, tak. Jak wiemy, inflacja rośnie, no ale wynagrodzenia również rosną, tak. Więc naprawdę napisz do nas, my postaramy się to w jakiś sposób wyjaśnić. Albo też możesz zaaplikować i dowiesz się tego sama na screeningu, na rozmowie właśnie z osobą, która będzie rekrutowała pod akademię. I tutaj Marcin nam wystawił laurkę, że może polecić akademię w 100%. O, ciepło się na serduszku robi. Jak te nasze dzieci szybko dorastają. Bardzo szybko dorastają, no. Jak już wyfruwają z tego gniazda. Pocztówkę niech czasem wyślą. No dobrze, zrobiło nam się 17 po. Czyli za 12,5 minuty będziemy prawdopodobnie kończyć. Chyba, że naprawdę pojawi się nawał pytań. Na które chętnie odpowiemy, więc jeśli tylko jeszcze cokolwiek was, że tak powiem, gnębi, no to śmiało. Też jeśli jakieś pytania byście mieli, wpadlibyście na nie po zakończeniu naszego webinara, możecie się z nami skontaktować bezpośrednio, na przykład na nasze maile, które były wcześniej pokazane. Na pewno też możecie znaleźć mnie i Piotrka na LinkedInie i też do nas napisać. Też jakby postaramy się was pomóc. Nie zostawimy żadnej prośby bez zaopiekowania. Tak jest. Wspaniale to ująłeś. Starałem się. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, co wam się kręci w głowie i się krępujecie zapytać, nie krępujcie się, od tego tu jesteśmy, żeby rozgrać wszelkie wątpliwości. Tymczasem, Michale, ty mnie zaatakowałeś tym pytaniem, to ja zaatakuję ciebie. Odbiję w piłeczkę tak zwaną. Chciałem uniknąć tego zwrotu, ale tak. Okej, strzelaj. Co najbardziej lubisz w Salesforce? Co najbardziej lubię w Salesforce? Braku przestoju chyba. Salesforce bardzo mocno się rozwija i ciągle się powiększa, ciągle jakieś nowe funkcjonalności dochodzą, aktualne się rozwijają i to jest trochę taka technologia, że nie można spocząć na laurach, ciągle trzeba się rozwijać i jak gdyby te nowe rzeczy są bardzo potrzebne i klienci bardzo je doceniają, jeśli jest się, że tak powiem, to up to date i używa się tych wszystkich nowych rzeczy. I powiedziałbym, że to chyba to, taki ciągły motor napędowy, który gdzieś tam nie pozwala ci, nie masz takiego poczucia, że stoisz w miejscu i się nie rozwijasz. Jeśli tylko chcesz, jeśli ci zależy, to masz ciągle mnóstwo wiedzy, którą gdzieś tam możesz rozwijać i zgłębiać. Okej, a nie przeszkadza ci to, że non-stop musisz się czegoś uczyć?
że nie możesz pojechać na pół roku urlopu i się nie przejmować? Wiesz co, możesz pojechać na pół roku urlopu, jak gdyby nikt ci tego nie zabroni, nie? Jak gdyby to też nie no tak. Jest... To też nie jest coś takiego, że jak gdyby cały świat przez te pół roku się zawala i jak gdyby musisz zaczynać kompletnie od nowa, jesteś juniorem po pół roku. No nie, zdecydowanie nie. A tak metaforycznie, że cały czas się musisz czegoś uczyć, coś się doczytywać. Musisz czytać to? Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli komuś by to przeszkadzało, to nie wiem, czy w ogóle praca IT jest dla niego. Może tak trochę za ostra jest moja odpowiedź, ale trochę mam takie wrażenie, że to jest taki rynek, gdzie trzeba się rozwijać i trzeba chcieć się rozwijać. Okej. Okay. Ale tutaj warto wspomnieć, że nie wszyscy chcą się rozwijać stanowiskowo. W sensie nie wszyscy chcą iść coraz wyżej na stanowiska. Ja w swojej karierze pracowałem z człowiekiem, który był starszym programistą w jednej z firm i on nie chciał awansować na menedżera. On chciał programować, on chciał mieć swoje zadania i nie martwić się zarządzaniem innymi ludźmi. I to z jednej strony jest taki przestój, bo zatrzymujesz się na jednym stanowisku, ale z drugiej programowanie jest na tyle precyzyjne i nieprecyzyjne jednocześnie, że non-stop coś cię zaskakuje. No tak, no i jak gdyby wtedy masz po prostu, poświęcasz no mimo wszystko mniej czasu na inne rzeczy, tak? Czyli na ten rozwój, na jakieś rzeczy właśnie związane z tym zarządzaniem, które takie osoby na takich stanowiskach koło architektonicznych robią, więc masz po prostu więcej czasu na jakieś tam prywatne życie, nie? Na rozwijanie też jakiejś... Prywatne życie? Prywatne życie, jakiejś swojej pasji, nie? Więc tutaj taki ten tak przysłowiowy work-life balance, on każdy gdzieś tam sobie sam indywidualnie musi pewnie ustalić, na czym mu zależy i gdyby nie ma problemu, żeby na pewnym etapie swojego rozwoju stwierdzić, że jak gdyby spoko jestem w tym miejscu, w którym jestem i nie chcę iść dalej. Też w sumie nie ma w tym nic złego, nie? Nie. Nie, no jak człowiek jest człowiekiem, jak ci się podoba być w tym miejscu i nikt nie wymaga od ciebie więcej, bo robisz swoje zadania, to czemu nie? A powiedz, jak się zapatrujesz na certyfikaty? Na certyfikaty? Trudne pytanie. Bo z jednej strony certyfikaty teoretycznie pokazują stan twojej wiedzy, poziom twojej wiedzy, a z drugiej strony pojawiają się osoby, które mają tych certyfikatów dużo, ale praktycznie nie potrafią ich wykorzystać. No to jest bardzo ważne to, co mówiłeś w tym kontekście zdawania certyfikatów w ogóle do pracy, nie? Czyli to, że jeśli masz jakiś certyfikat, to musisz mieć wiedzę, która na tym certyfikacie jest, nie? I gdyby, jestem pewien, że każdy certyfikat, jaki istnieje, jak odpowiednio głęboko jak gdyby pogrzebiesz w internecie, to znajdziesz gotowe pytania i odpowiedzi, jak gdyby nie ma takich certyfikatów, nie? Tylko że jak gdyby posiadanie takiego certyfikatu realnie nic ci nie daje, bo właśnie przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, no i okazuje się, że nie potrafisz odpowiedzieć na te pytania, nie? Więc no nie tędy droga, albo lądujesz na projekcie, który dotyka jakiegoś tematu, który był na certyfikacie, który posiadasz. No i trochę przykra sprawa, jeśli nie masz jak gdyby podstawowych umiejętności związanych w tej materii, nie? Więc zdecydowanie rzetelna nauka, jeszcze raz rzetelna nauka do tych certyfikatów, nie? I wykorzystanie tego w praktyce. One muszą jak gdyby mówić o tym, że ty umiesz coś zrobić po prostu, nie? Że ty masz jakąś wiedzę i to ma być ewentualnie dowód. To ma być potwierdzenie umiejętności, a nie dowód umiejętności. Miałem pytanie, a propos właśnie tego sprawdzenia tego na rozmowie kwalifikacyjnej, to rynek IT w Polsce jest mały, a rynek Salesforce'a w Polsce jest jeszcze mniejszy. Oj tak. I psując sobie opinię, informacja o tym może szeroko, może daleko dotrzeć, bo ludzie zmieniają pracę, ludzie mają znajomych, ludzie ze sobą po prostu rozmawiają. I nie warto sobie po prostu w taki sposób strzelać w kolano. A w międzyczasie Mariusz pytanie zadał a propos rozwoju, czy docelowo angielski faktycznie powinien być mocnym B2, czy lub blisko C1? Jak to wygląda w branży IT? Pozwolę sobie zacząć. Angielski w branży IT zależy. Jeśli jesteś programistą, który nie rozmawia za dużo z biznesem albo po prostu pracuje na przykład w polskim projekcie i nie potrzebuje angielskiego, no to tak naprawdę wystarczy ci na tyle angielskiego, ile jest potrzebne, żeby zrozumieć dokumentację, zrozumieć jakieś różne strony, blogi, wpisy, no i oczywiście interfejs, bo z Salesforce'a korzystamy po angielsku, a nie po polsku. Chociaż niektórzy korzystają po polsku, ale staramy się tego trochę piętnować. Mówimy o części administracyjnej, takiej konfiguracji.
Oczywiście dla użytkowników to jest naturalne, że mają po swoim języku. A jeśli chodzi o stanowiska, które na przykład rozmawiają z klientem zagranicznym, no to im lepiej rozumiesz angielski, tym lepiej dla ciebie, bo jesteś w stanie się sprawniej porozumieć, sprawniej komunikować. Wydaje mi się, że B2 jest w zupełności wystarczający do większości zadań, aczkolwiek są stanowiska, które na przykład sprzedają Salesforce'a klientowi. No i tam już te 2% więcej słownictwa robi dużą różnicę w rozmowach. Te 2% większej umiejętności, lepszej, przepraszam, umiejętności posługiwania się językiem robi ogromną różnicę i jeśli twoim docelowym stanowiskiem jest takie, gdzie dużo rozmawiasz z ludźmi, dużo rozmawiasz biznesowo, dużo rozmawiasz technicznie, po prostu dużo rozmawiasz po angielsku, no to jednak celowałbym, próbowałbym się rozwinąć w tych C1 i tak dalej. Więc oczywiście standardowa odpowiedź prawnika i informatyka to zależy. Do wykonywania większości rzeczy B2 ci w zupełności powinno wystarczyć. To też zależy od ścieżki, nie? Bo deweloperowi B2 zazwyczaj jest w stanie faktycznie wystarczyć, no ale jeśli jesteś, nie wiem, analitykiem biznesowym, tym PM-em, SM-em, od nich wymaga się po prostu jakby lepszej znajomości języka angielskiego, bo mają więcej kontaktu po prostu z zagranicznym klientem, nie? Na takich żywych spotkaniach. Masz rację, nie powiedziałem tego, ale mówiłem przez pryzmat osoby takiej nowej. Mhm. Więc świeży analityk B2 myślę, że w zupełności wystarczy, bo angielski to jest po prostu umiejętność. Tego się wszystkiego da się nauczyć. Da się nauczyć programowania, da się nauczyć angielskiego, da się nauczyć strugania figurek w drewnie, czego chciałbym się nauczyć kiedyś w życiu. Ale tego wszystkiego po prostu... Mamy osoby w Kraftwerk, które potrafią to robić. Wiem, ale wstydzę się zagadać. Więc to wszystko są umiejętności i myślę, że na wstępnym poziomie, na takim podstawowym poziomie dla takiego młodszego specjalisty B2 myślę, że będzie w porządku, chyba że to faktycznie już aplikujesz na takie stanowisko, które z definicji jest nastawione na kontakt z klientem, to jednak myślę, że już bliżej byłoby C1. Chociaż tak naprawdę te poziomy to no one są definiowane przez jakieś tam egzaminy, a przede wszystkim chodzi o to, żebyś potrafił się skutecznie z kimś porozumieć. Mhm. Na pewno jest mnóstwo osób, które nawet nie słyszały o tej kategoryzacji A, B, C i tak dalej, a naprawdę płynnie posługują się językiem i są w stanie się dogadać z każdym. Dokładnie tak. Więc to jest fajna metryka, jeśli nie mamy jakichś innych dowodów naszych umiejętności, to jest w porządku, nie hejtuję tego w żaden sposób, tylko przede wszystkim zastanowiłbym się, czy jestem w stanie się z kimś swobodnie dogadać po angielsku i swobodnie z nim porozmawiać bez zastanawiania się, jak się to słowo pisze albo jakiego słowa użyć teraz w tym momencie. No i to jest też o tyle fajna umiejętność, że faktycznie ona się też po prostu trochę sama rozwija, nie? Jak już używasz tego angielskiego, tak, to po prostu wchodzi w krew. Trochę się sama rozwija, ale dopiero w momencie, kiedy zrzucimy z siebie ten taki nasz polski wstyd. Mm-hmm. Bo my, Polacy, bardzo często wytykamy, o tutaj źle wypowiedziałeś, tutaj zły akcent robisz, tutaj brzydka wymowa. A prawda jest taka, że jeśli ktoś zagraniczny słyszy, że rozmawiasz w jego języku, to on jest szczęśliwy. Tak samo jak my jesteśmy szczęśliwi, kiedy widzimy, że ktoś próbuje po polsku kaleczyć, coś powiedzieć, chętnie mu pomagamy. Więc kiedy tylko pokonamy ten wewnętrzny strach, ten z niewiadomych przyczyn wstyd, To wtedy jest miejsce właśnie na ten rozwój, na tą szybką naukę języka. Bo jego po prostu trzeba używać, żeby umieć lepiej. Nie da się nauczyć jazdy samochodem, czytając o tym w książce. Mam nadzieję, że odpowiedziałem i nie odpłynąłem nigdzie. I jest już 19:28. Ależ ten czas leci. Leci. Więc jeśli do 30 po nie pojawi się żadne nowe pytanie, do czego zachęcamy cały czas. My chętnie zostaniemy jeszcze chwilę, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. To będziemy po prostu kończyć nasze spotkanie online. Czy chciałbyś coś powiedzieć na koniec? Nie, chyba nie mam nic do dodania. Wydaje mi się, że wszystko chyba, co chciałem przekazać naszym uczestnikom, to już przekazałem. A ja bym chciał i to szczególnie dla osób, które
są naprawdę świeże w ogóle na rynku pracy albo z jakiegoś powodu nie wierzą w swoje umiejętności, złóżcie aplikację, zastosujcie się do tych czterech porad, o których wspominaliśmy, aplikujcie, spróbujcie. Najgorsze, co się może stać, to wam ktoś odpisze, że nie dziękuję, ponieważ to, to, to i to. I bez tej informacji nie dowiecie się, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić. Naprawdę, jak ktoś was odrzuca w rekrutacji, to w żadnej firmie nie istnieje wielka ściana, tych kandydatów nie przyjmujemy nigdy więcej. Wręcz nawet będzie bardzo pozytywne, jeśli poprawicie te kilka rzeczy, które dostaliście w feedbacku, w tej informacji zwrotnej i będzie widać, że nad nimi pracowaliście. To jest bardzo duży plus. Więc warto nawet po tym czasie aplikować jeszcze raz. Nie bójcie się, nic wam się nie stanie, nikomu się nie zrobi krzywda, nikomu się nie stanie krzywda, tak się mówi. I kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok i kiedyś trzeba zostać odrzuconym. Ja osobiście w rekrutacjach byłem odrzucany kilka razy. Fakt, było to wiele, wiele lat temu, bo od 5 lat pracuję w Craftware i jakoś specjalnie na rozmowy żadne inne obecnie nie chodzę. Spróbujcie, nic was to nie boli. I wiem, że to powtarzam po raz kolejny, ale to trzeba powtarzać. Spróbujcie, nic was to nie będzie bolało. Jeszcze Cadins zadał pytanie, czy film będzie dostępny przez pewien czas. Chciałbym przejrzeć materiał, odłączyłem nieco później. Pawle, jeśli jesteś z nami, to napisz proszę na czacie, ale wydaje mi się, że materiał będzie dostępny. Też bym tak obstawiał. Jeśli by nie był, to możesz się do nas odezwać w wiadomości prywatnej ewentualnie. Tak jest. Miejmy nadzieję, że Paweł jeszcze jest z nami i napisze na czacie, ale zawsze możesz się do nas odezwać. I zobaczymy, co się da zrobić. Warto pytać. Najgorsze, co usłyszycie, to nie. I wszyscy idą w swoją stronę. O, będzie cały Paweł czas. Odpowiedział, będzie cały czas. Fantastycznie. I aż to zawieszę tutaj. Paweł rzekł, że będzie cały czas. A czy będzie i na Facebooku, i na YouTubie? Jeszcze tak bym doprecyzował, Pawle. Bo może część widowni z Facebooka, którą tutaj widzę, że się pojawiała, będzie zawiedziona, że obiecaliśmy, że będzie, a nie będzie. Warto się upewnić. Doszczegółowić. Warto rozmawiać. Będzie i na Facebooku, i na YouTubie. Fantastycznie. No i super, dobra. I w naszych serduszkach też będzie. Tak jest. W takim razie my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, dziękujemy za czas, który dla nas poświęciliście. Powiem to po raz kolejny, spróbujcie, nic wam się nie stanie. I do zobaczenia gdzieś na procesie rekrutacji. Dzięki bardzo. Miło było, że jesteście tutaj z nami, więc tak jak powiedział Piotrek, mam nadzieję, że spotkamy się w trakcie rekrutacji. Cześć. Hej.